Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Zaczynamy! No i znów wracamy do Taste Atlas, czyli zestawienia, które publikuje i analizuje najlepsze kuchnie świata, najlepsze potrawy świata i nawet puściłem bokiem. Zniewagę, jaką wyrządzili schabowemu, bo umieścili go na dziewiątym miejscu dopiero. Nie tam jeszcze z ciastami było w miarę okej, okay, zupy już nie, no ale teraz już będzie po przyjaźni. Bo opublikowano ranking chlebów i nie znajdziecie tam żadnego polskiego. Żadnego. A czy my witamy gości Pitą i solą? Czy dla konia daje się suchy lawarz? No nie. A Baltonowski mieszany pszennożytnik, gdzie to jest? Skrajna niekompetencja, kompromitacja, czy też może sabotaż? To rozstrzygnął kolejne pokolenia. To jest Atlas, jesteście krychowiakiem na kulinarnej mapie świata. Dodałbym, że reprezentacją Polski, a wtedy za każdym razem trzeba dodawać, że w piłce nożnej, żeby przypadkiem się karzy nie obrazić. Oj, słuchajcie, nowy segment, czyli patrzcie, jak wordo Juris. To jest nowy segment, to jest świetny segment. I zastanawiałem się długo kogo dać, aż przyszła ona. Cała na biało. W zasadzie na niebiesko. Kinga Bałuk. Pani Kinga to policjantka, świeżo upieczona policjantka, która wrzuciła ten oto film. W tym momencie najszczęśliwszą osobą na świecie, bo spełniłam swoje największe marzenie, czyli skończyłam szkołę policyjną z wyróżnieniem. 8 osób na 120 dostało list gratulacyjny, w tym jestem ja. Jestem z siebie cholernie dumna. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie i naprawdę. Yy, Jestem po prostu najlepsza. Jestem najlepsza. Dla, dla mnie jestem po prostu najlepsza. Na którym widzimy, jak pani Kinga kręci na telefonie swoje wywody, jednocześnie prowadząc auto. I tu nie trzeba kończyć szkoły policyjnej, żeby wiedzieć, że tak się nie robi, to jest wykroczenie. Do tego przydałoby się, aby osoba, która reprezentuje mundur polskiego policjanta, też, no, reprezentowała go dumnie. Tak, żeby nie było wstyd. Ale tamtego jest więcej, bo pani Kinga jest w wybitnych relacjach ze swoim, między innymi, wykładowcą. Dostała od wykładowcy komentarz. Chotuwa, najlepsza przyszła pani komendant. Na co odpisała? Oj, Iruś, twój komentarz jest top. A no i wrzuciła też zdjęcie z informacją, że niesie łapówkę egzaminatorowi. Fajnie. A to dopiero początek tego, co pani Kinga, serduszko, 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 potrafi osiągnąć. Ponieważ jej ojciec to naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, który też jest wybitną jednostką, no ale nie o nim dzisiaj. Dodam tylko tak na szybko, że. Według tego, co mówił jego podwładni, uwielbia opowiadać historię o tym, jaki to jest silny, męski, odważny, heroiczny, tam dużo przymiotników pada. I sam siebie nazywa raptor. Serduszko, serduszko. No więc na tym etapie widzimy już, że pierwszą przeszkodą, którą będzie musiała pokonać pani Kinga w, w swojej drodze kariery, będzie jej umysł, który ewidentnie nie nadąża za dynamicznie zmieniającymi się realiami. No dobra, to już wiemy, że to jest wybitna jednostka, ale dlaczego akurat jest w tym segmencie? Patrzcie jak Juris. Dlatego. Film z tego, jak prowadzi samochód, nagrywając się na Insta, udostępnił Jakub Gończyk, który prowadzi konto Psia Perspektywa, który jest źródłem materiałów w tym newsie. Zauważył on, że spoufalanie się z wykładowcami, serduszko, serduszko, czy nagrywanie podczas jazdy nie przystają policjantce. I pani Kinga, przyszłość polskiej policji, serduszko, serduszko, wysłała mu wezwanie do usunięcia materiału. Przypomina wam to coś? Materiału, który ona sama wrzuciła. I teraz uwaga: albo ona sama sporządziła to pismo, albo opiekowała się jakimś dwunastoletnim dzieckiem swojej koleżanki. I to dziecko jej to napisało, bo to wygląda mniej więcej tak. Oświadczam, iż naruszył pan moje dane osobowe. Oświadczam, iż tego nie mogła napisać inteligentna dorosła osoba, ponieważ nie da się naruszyć danych osobowych. Jednocześnie nadmieniam, iż nie wyrażałam na to zgody. Zapytania z pana strony nie było, a na takowe bym się nie zgodziła. Niniejszym oznajmiam wszem i wobec Boga, biorąc samego na świadka, iż prawa on nie złamał. A zalicz, gdybywać panna udostępnić sobie nie życzyła, takoż warto wcześniej zaznaczyć takąż opcję, że postprywatnym jest niepublicznym. Cudowny jest ten trójkąt pomiędzy tym, co ona chce powiedzieć, tym, co potrafi jej umysł i tym, ile słów posiada. Z tego wychodzi przepiękna układanka takiej trochę nowomowy, trochę poważnego pisma, a trochę takiego, jakby ktoś chciał zagrać całą dziewiątą symfonię, ale na chlebaku. I najlepsze tak jest na koniec, mając powyższe na względzie wnoszę jak na wstępie. <gryz> Przecież to się nawet nie rymuje. No to dobra, wykładowcy, który tak chętnie komentował wpisy Pani Kingi, serduszko, 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 życzę spokoju ducha, o ile mażone. W przeciwnym razie tam trwają pewnie ciche dni. A Pani Kindze na nowej drodze zawodowego rozwoju życzę, aby nie trafiła do jednostki, gdzie są psy tropiące, bo ona się z nimi nie dogada. Weź gwiszcz na psa, mając tak sztucznie napompowane usta. Nie da się. Trwa kampania wyborcza z takich ciekawszych rzeczy, no to koalicja obywatelska naprawdę robi co może, żeby nie przeszkadzać pisowi w wygraniu tych wyborów. Kiedy prezes kraju zapowiada odmalowywanie bloków, kolejne emerytury, schabowe w szpitalach, koalicja obywatelska, aby trafić bezpośrednio w najpilniejsze potrzeby wyborców, stworzyła generator memów z Kaczyńskim. Ale, jak się doszukali internauci, nie można było używać w tych memach słów takich jak Donalda, Donka, Ryżego, Brukseli. Chyba że wstawiło się spacje i oni te spacje wstawiali i generowali memy, które uderzały w koalicję obywatelską. Czyli klasycznie strzelili sobie efektownie w obydwa kolana. Więc generator zdjęli. I co zrobili w następnym kroku? Stworzyli kolejny generator. No bo według nich, jak raz staniesz na grabie i wybijesz sobie zęby, no to warto zrobić to drugi raz i sprawdzić, czy przypadkiem efekt będzie naprawdę ten sam. Czy wy się ludzie w końcu ogarniecie? Jeżeli nie potraficie, popraście kogoś mądrzejszego. Niech wam to ogarnie. No bo w tej chwili pis afera za aferą daje wam kule armatnie do bombardowania, a wy zamiast je wykorzystać, szukacie szyszek, bo przecież macie paletki do badmingtona. Ogarnijcie się. A ostatnią taką wielką aferą jest afera wizowa, która w każdym normalnym kraju doprowadziłaby do obalenia rządu. W momencie, kiedy PiS straszy imigrantami, ściągnął ich do Polski setki tysięcy z takich krajów jak Bangladesz, Katar czy Pakistan. No i jak ustalili dziennikarze, to gigantyczna afera łapówkarska. To jest mafia wizowa, za którą stoi ogromna indyjska firma, która zajmuje się pozyskiwaniem wiz pracowniczych, nie do końca legalnie, a która, jak twierdzą dziennikarze, po krótkim śledztwie współpracowała z władzami polskiego MSZ-u. I w ten sposób rząd PiS zalewa Polskę i Europę imigrantami, którzy dostali się tutaj nielegalnie, za pomocą łapówek, jednocześnie krzycząc, że tylko oni potrafią nas przed imigrantami ochronić. Przecież to jest kliniczna schizofrenia. Uff, to skoro przy bardzo ciężkich zaburzeniach. Poznajecie kolejną kandydatkę Konfederacji i to, jakie tam poglądy są mile widziane. Pani Krystyna Jarocka, startująca z list Konfederacji do Senatu, chce walczyć z... 5G z Wi-Fi, bo 5G i Wi-Fi morduje ludzi, jak również z tajemniczą organizacją Iluminatów, która rządzi światem. Lubi też przytaczać opowieść o człowieku, który zmarł i po 40 minutach śmierci, kiedy krew w jego żyłach już zakrzepła, nagle w karetce pojawił się Jezus, wszedł do karetki i go ożywił. Czy też to, że Ziemię co jakiś czas odwiedza planeta Nibiru, na której żyje starożytna, inteligentna cywilizacja. I oni w Konfederacji powiedzieli: No to do Senatu. A teraz minutę ze zwierzakami i kłoką. Na wszelki wypadek. No i wyrównanie ciśnienia. A w Poznaniu ruszył nabór chętnych do bardzo niezwykłego projektu. Ten projekt nazywa się Senior Maluszka Tuli i polega na tym, że seniorzy zajmują się noworodkami, którymi nie mogą z jakichś powodów zająć się rodzice w szpitalu imienia Raszei Jolanta Henka. To jest chyba w ogóle jedna osoba. Taka seniorka, bo na razie to są same kobiety, zgłasza się jako wolontariuszka do tulenia maleństw. Przechodzi szereg badań i szkoleń, i jeśli wszystko jest ok, to za zgodą lekarzy i rodziców zaczyna tulić maluchy, które tego potrzebują, a akurat nie ma rodziców. Nabór ciągle trwa, więc jeżeli czujecie, że u, to jest coś dla mnie i jesteście po sześćdziesiątce, to śmiało. A teraz pora na odrobinę prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, strzelić piątkę, zrobić fotkę, zobaczyć program Bańka, to w najbliższych dniach dorzuciłem nowe występy. I są to, żeby wam nie skłamać... To jest tak, że 2 października są Tarnowskie Góry, 3 bytom, ale też zaznaczam, żebyście nie zjeżdżali się z jakichś innych miast, bo tam też wystąpił. To jadę, dojadę, jadę, dojadę. 23 doszedł jeszcze Rzeszów i 24 Lublin. A oprócz tego, polecam na YouTubie dwóch stand którzy właśnie wypuścili swoje programy, czyli Damian Skóra w programie Wspomnisz moje słowa i Filip Puzyr w programie Szachy dla Devili. Ale w związku z tym, że Devili jest słowem, którego YouTube nie lubi, to na YouTubie ten program nazywa się Szachy dla i jest wielokropek. Polecam chłopaków, są naprawdę świetni. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu ceramiczna księżna, fajansowa czempionka Joanna Przetakiewicz. Kim jest pani Joanna? No, więc z jej opisu na Instagramie, jest kobietą nowej ery, aktywistką i hedonistką. Jest milionerką, jedną z najbardziej znanych projektantek modowych w Polsce. Prywatnie żona Rinkero-Jensa, który produkował programy Od Top Model, Przestanie z Gwiazdami, Pod wojskic. A skąd miejsce na podium ceramiki właśnie dla niej? A z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że odkleiła się na tyle, że ma problem z łączeniem najprostszych faktów, więc wrzuciła na Insta zdjęcie z opisem. Do zobaczenia dzisiaj na forum ekonomicznym w Karpaczu o 15:30 panel o ekologicznej modzie. Po pierwsze, do kogo ona mówiła. Do zobaczenia. Do swoich fanek, które ją na Instagramie obserwują czyli kobiet, które. Bądźmy że nie mają swojego życia, więc oglądają i żyją jej życiem, tylko że wtedy musiały szybciutko wziąć L4, żeby dostać się do Karpacza. Szybko na to forum ekonomiczne, bo ona nie powiedziała wcześniej. A po drugie i najważniejsze, jak bardzo odklejonym od zwykłego życia celebrytą trzeba być, żeby wrzucić zdjęcie z prywatnego śmigłowca, którym lecisz, na panel, aby pouczać ludzi, jak mają dbać o środowisko. To jest hipokryzja na poziomie ordo iuris. No ale dzisiaj już ten segment już jest zajęty. Może, może ona się uderzyła w głowę, wsiadając do tego śmigłowca by miał sens. Starałem się zagłębić w piękne życie pani Anny, ale trafiłem na panel, na którym ta milionerka zaprosiła specjalistów, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pieniądze dają szczęście. Ten panel to był jednorożec galopujący potęczy przez niebłoską szczęścia bogatych ludzi. Pani Anna zaprosiła m.in. redaktor naczelną Forbes Women Polska, czy prezesa Polskiej Rady Biznesu i rozmawiali o tym, czy pieniądze dają szczęście. Pani Anno, fantastyczny dobór ekspertów. Szczególnie, jeżeli mówicie do pani fanek, które na przykład pracują w Biedronce na kasie i mówicie im, czy warto się przyjmować pieniędzmi, czy może lepiej nie. To wygląda jak te wszystkie programy w TVP Info, gdzie banda facetów siada i oni dyskutują teraz o tym, jakie prawa mogą mieć kobiety. Wy wszyscy tam sobie dryfujecie tak bardzo ponad zwykłym światem, że to jest niewiarygodne. Przypominam też, że kilka odcinków temu przytoczyłem badania naukowców, którzy udowodnili, że wstrzykiwany Botox Wywołuje zmiany w mózgu. To też jest trop. A w równowadze do takich dzbanów, jak pani Anna, to asty za ludzi, którzy robią rzeczy fantastyczne i pożyteczne dla odmiany. I w tym tygodniu mamy aż trzy toasty, bo ta ceramiczna księżna jest potężnie odklejona. To pierwszy toast. Za Mateusza Hołdę, najmłodszego profesora w Polsce, który obronił doktorat jeszcze w trakcie studiów, a tytuł profesora zdobył w wieku 29 lat. Ten kardiomorfolog skompletował ekipę naukowych Avengersów, którzy są światowymi liderami w tej dziedzinie. I nie w teorii. Właśnie ten zespół pod wodzą pana profesora, pana profesora... on jest dużo młodszy ode mnie... odkryli przyczynę udaru. A jest nią zachyłek w przegrodzie przedsionkowej. Występowanie tej kieszonki w sercu może powodować udar niedokrwienny mózgu. I to w wieku 30 lat. Wielkie brawa dla pana Mateusza. Tak teraz pomyślałem, że. Pff, może niepotrzebnie ten wiek podawałem. No, ale to jest ważne. Choć o to, że nie chciałbym, żebyście się czuli, że o ja mam 35 i nie odkryłem przyczyny udaru. Ważne, że jemu się udało. Drugi toast za profesora Tomasza Mroczka i zespół kardiochirurgów, którzy nie tylko przeprowadzili operację polegającą na całkowitej przebudowie serca półtora rocznego chłopca, ale zrobili to jako pierwsi w Europie. Wcześniej takie leczenie było dostępne tylko w USA. I ostatni toast za profesora Artura Eckerta. To urodzony we Wrocławiu absolwent uj a obecnie wykładowca oksfordzki, który dostał właśnie nagrodę Milnera. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia z zakresu informatyki dokonane przez europejskiego badacza. Wykazał on nierówności Bella, czyli twierdzenie dotyczące mechaniki kwantowej, pokazujące, w jaki sposób przewidywania mechaniki kwantowej różnią się od klasycznej intuicji. Bardzo możliwe, że mogłem po drodze gdzieś jakieś słowo przeoczyć albo może przekręcić, ale bardziej obrazowo. Badania profesora Eckerta, który też trochę wygląda jak profesor Xavier z x pozwoliły informatyce kwantowej wyjść z teorii uniwersyteckich i eksplodować jako dziedzina, która zmieni nasze życie. A jeszcze bardziej, przeskok na komputery kwantowe, który będzie możliwy właśnie między innymi dzięki jego odkryciom, to będzie przeskok jak z orania pola żoną na zamawianie ziemniaków przez internet. To będzie nowa epoka. I potrzebujemy takich ludzi jak profesor. Wy wiecie do czego. Do walki z robotami o władzę nad światem, kiedy przyjdzie na to czas. Na razie w tym tygodniu mam takie dwa małe zwycięstwa. Po pierwsze, Amazon po naciskach postanowił walczyć z pseudowydawcami, którzy w ramach wydawania książek na ich platformie wydawali książki pisane przez sztuczną inteligencję. Teraz przy publikacji Amazon wymaga, aby autor zaznaczył, czy książka została napisana przez sztuczną inteligencję. Złamanie tego zabezpieczenia zajmie oszustom pewnie kilka miesięcy. To jak z telefonami z fotowoltaiki odbieracie. I... Czy to fotowoltaika? Nie. Ale też dla uczciwości trzeba dodać, że Amazon usunął książki, które były napisane przez sztuczną inteligencję, a podszywały się pod styl innych autorów. No to, skoro już wiemy, że siedząc okopani w gruzach po kiosku ruchu, walcząc z robotami, będziemy czytać książki, które napisali ludzie, to mam jeszcze kolejną wiadomość, a mianowicie mamy nowych sojuszników. A są nimi złoczyńcy! Kto by pomyślał? Ci już podjęli walkę z robotami, a konkretnie to z tymi dostarczającymi przesyłki, takie jak zamówienia z pizzerii. To są właśnie te jeżdżące same. Okazuje się, że czego nie przewidzieli wizjonerzy z Doliny Krzemowej, ludzie mogą chcieć zabrać sobie coś, co taki robot przewozi. A że robot nie ma jak się bronić, no to sobie to biorą. Na razie głównie w Stanach, gdzie te rozwiązania są wdrażane na większą skalę. Dziś chuligani, a jutro kto wie? Może partyzanci wizjonerzy? Poczekaj, masz wdrożą więcej takich robotów dostawczych w Polsce. I założy się, że po miesiącu obok każdego komisu. Wiecie, z samochodami, które są na obrzeżach miast, będzie taki komis, ale z częściami do robotów, a może i z robotami. Nowe, niebite, niemka raz w tygodniu zamawiała pizzę w niedzielę, a zresztą i tak płakałek sprzedawała. I numery nie są przebijane, tylko są po prostu fabrycznie niewyraźne. No, roboty robotami, ale pff, dobra, to chciałem powiedzieć to na poważnie, ale nie dość tego na poważnie. Być może będziemy mieli nowego wroga ponieważ w meksykańskim kongresie, że mimo są, tak chyba czyta się jego nazwisko, znany miłośnik UFO zaprezentował zmumifikowane ciała obcych. Utrzymuje on, że zostały one znalezione w peruwiańskich kopalniach diadomitu. Dodatkowo eksperci zeznali, że znaleźli w jednej z mumij jaja oraz że obydwaj osobnicy mieli implanty z rzadkich metali, m.in. osmu. A każdy, kto ostatnio był udentysty, wie, że to nie są tanie rzeczy. No i wiecie, dwóch osobników, jeden z nich jaja, a jeżeli zastanawiacie się, kurczę, no to dlaczego ja o tym wcześniej nie słyszałem? Przecież to są takie poważne rzeczy, tak? No to mówiłam dlaczego. Ponieważ ten dżentelmen już w 2017 roku zaprezentował pięć mumi obcych, też odnalezionych w Peru. Tyle, że po badaniach okazało się, że to były ludzkie szczątki dzieci, po prostu zmumifikowane, i on je przedstawił. Proszę bardzo, to są obcy. No tak, serio. No i stąd teraz dystans ludzi nauki do tego człowieka. I uwaga, naukowcy w ramach tego dystansu odkryli, że kształt czaszki tej mumii, którą on przywiózł, Zadziwiająco pasuje idealnie do kształtu czaszki lamy. Potem się okaże, że to nie obcy, tylko taka lama, dobrze wyrośnięta lama na dobrej karmie, no to ona może tak ważyć i cztery borsuki. A skoro już jesteśmy przy szurach i płaskoziemcach... To raper Akasz, który od dawna utrzymuje, że Ziemia jest płaska, postanowił udowodnić, że Mikołaj Kopernik nie ma szacunku ludzi ulicy, więc wysłał w stratosferę balony uzbrojone w kamery, aby udowodnić, że Ziemia jest płaska. Balony już powróciły i raper ma wiele materiału do analizy. Na razie udostępnił takie zdjęcie, z którego wynika póki co, że Ziemia jest większa od Słońca, ale no ale nie to, czy jest płaska. Ma 700 giga materiału wideo do przeanalizowania. Ale szczerze, jeżeli przeanalizuje ten materiał i powie wprost, że słuchajcie, myliłem się, no jednak to jest kula. No to szacunek. A jeśli nie, to pytanie do wszystkich płaskoziemców. Pytam was teraz całkowicie poważnie. Opisujcie mi proszę... Na... Nie, napiszcie maila, wiadomość, cokolwiek. Może w komentarzu. Dlaczego ktoś miałby to robić? Dlaczego? A być może to nie jest jedna osoba, może to jest cała organizacja. Może to są właśnie ci iluminaci od tej kobiety z Konfederacji albo ta planeta jakaś tam. Dlaczego? Dlaczego ktoś miałby inwestować biliardy na przełomie wieków w udawanie, że satelity latają dookoła Ziemi, że nie ma czegoś takiego jak orbita, przekupywać żeglarzy, którzy opłynęli dookoła świata, ale musieli tłumaczyć, że no nie no, dopłynęliśmy na krawędź i wróciliśmy. Dla, dlaczego? Jaki jest powód? Po co? Po co mieliby to robić? Wytłumaczcie mi, co kieruje waszymi myślami? Swoją drogą to jest spoko pomysł na odcinek specjalny, żeby zebrać teorie spiskowe. Jest ich dużo i są bardzo piękne. Na przykład, dobra, to taki off-top. Jest w ogóle taka teoria, znaczy taka teoria, Koleś sobie sam wymyślił w ramach żartu teorię spiskową, która opiera się na tym, że ptaki, które widzimy, gołębi cała reszta to nie są ptaki, to są drony, ponieważ CIA dawno temu wybiła wszystkie ptaki i zastąpiła je dronami. Wrzucił to jako żart, który zażarł bardzo, po czym zaczął na tym zarabiać. Otworzył sobie sklep i ludzie naprawdę w to wierzą, że to nie są ptaki, tylko to są drony. I CIA wszystkich podgląda. To teraz szybko dla kontry. Nauka i newsy naukowe, które nadesłał Bartosz Zalewski. Na początek ćmy, bo ćmy są dziwne. Dźmi są dziwne, a ostatnio naukowcy odkryli pewien wonny sekret, który też może przełożyć się na życie damsko -męskie. Zarówno samce, jak i samice ciem emitują feromony, wśród których siłą zapachu wyróżnia się salicylan metylu, wykorzystywany też jako lek przeciwbólowy, co jest ciekawe. I tu jest ciekawe, że te substancje wydzielają rośliny, które są zjadane przez larwy ciem. W ten sposób tą substancją rośliny wzywają naturalnych wrogów ciem, czyli taki telefon naródkowski patrol. Więc badacze udowodnili, że ten aromat sugeruje samicom ćmy, iż potencjalny partner nie dość, że się objadł, to jeszcze dał rada silnorękim od Rutkowskiego, co zwiększa jego atrakcyjność. A że ta substancja, salicylan metylu działa do tego przeciwbólowo, to taki ciem jest praktycznie nieśmiertelnym graczem. Stąd rada dla panów, którzy narzekają na brak powodzenia. Kupić salicylan metylu, zmieszać go z perfumami, a potem korzystać z niego w celu złagodzenia bólu po kolejnym odrzuceniu. A rząd Islandii tymczasowo zatrzymał połowy wielorybów. Powodem było upublicznienie niehumanitarnych warunków, w których dochodziło do polowań na te ssaki morskie. Poproszona o komentarz rzeczniczka islandzkiego rządu powiedziała, że na możliwość przedśmiertnych cierpień zwierząt nakierowało ich wyposażenie statków wielorybników. A w szczególności, cytuję, harpuny, tasaki, rzeźnickie noże i inne przedmioty znajdowane zazwyczaj w kieszeniach kiboli w Krakowie. Ciekawostka! Kibole znaleźli sposób na relaksowanie się po stresujących ustawkach. A odkryli to policjanci, którzy dostali cynk. Ktoś strzelił z ucha na psiarni i powiedział, że będzie ustawka w lesie obok Trzebni. Więc tam pojechali i zostali kilkudziesięciu kiboli, którzy twierdzili, że przyjechali właśnie na grzyby. Część z nich na widok radiowozów zdążyła wskoczyć w auta i odjechać. W kierunku punktu skupu na Leśnego rzecz jasna. A pozostali powtarzali, że przyjechali tam przecież na grzyby. Co prawda nie mieli koszyczków, ani łubianek zwanych kobiałkami, a może po prostu nie chcieli zapeszeć, no bo ile razy to było? Człowiek bierze ogromny koszyk, no bo dwa dni padało, łudzi się, a potem idzie cały we wstydzie, no bo tylko trzyma ślaki. Co prawda było też późno i w lesie było ciemno, ale też pewnie dlatego przyjechali większą grupą, żeby sobie dodawać otuchy. A w razie gdyby dwóch albo trzech jednocześnie zobaczyło jakiegoś drudnego prawdziwka, no to też łatwo będzie rozwiązać konflikt, biorąc pod uwagę maczety w bagażnikach. Od strony taktycznej, moim zdaniem, mają to rozkminione. No to skoro już zaczęliśmy kronikę kryminalną, w której penetrujemy, rubieży świata zbrodni, to przedstawiam wam e, złoczyńcę romantyka. Ale tu proszę o skupienie, bo będzie sporo bohaterów, ale też historia no, jest przepełniona miłością. Otóż Magda, mieszkanka Piły, zakochała się kiedyś w Edwinie z Kolumbii. Poznali się klasycznie przez wspólnych znajomych. Ponieważ szarmancki Edwin pracował z jej bratem, Patrykiem i chłopakiem jej siostry Oskarem przy przemycaniu kokainy i amfetaminy do Polski. No i tu możecie powiedzieć: Ej, hola, hola, Karolu, jak to? Jak to sprowadzali amfetaminy? Przecież powszechnie wiadomo, że polska amfetamina jest jedną z najlepszych na świecie. A co mam powiem, no jeden lubi dorsza, drugi jak mu ser pleśnieje. Różne są gusta. No i Magda zakochała się w Edwinie. Pobrali się i postanowiła dzielić pasję męża do przerzucania kokainy przez granicę, bo różne pasje mają pary. Ale musieli uciekać, bo ich miłość była zagrożona przez nakaz aresztowania, więc uciekli do Ameryki Południowej, gdzie niestety Edwin zmarł. Ale ta historia ma szczęśliwe zakończenie, ponieważ trzy miesiące po śmierci Edwina Magda poznała Antonio z Hondurasu. Wzięła z nim ślub i jakieś było jej zaskoczenie. Kiedy okazało się, że śledczy porównali odciski palców i okazało się, że jej poprzedni mąż wcale nie zmarł, tylko żyje. I jest obecnym mężem. Mówiłem, że to historia z happy endem. nie było końca. Do momentu aresztowania oczywiście. Tym samym mamy crossover pomiędzy Tytanikiem, Peterem Marszalem... Na zawsze w sercu, który zapomniał, że marzona i podobnie się z nią ułożeniu, a tą akcją z y, m, handlarzem bronią, który sprzedawał respiratory, który zginął w Albanii. I uwaga, to był pierwszy człowiek w historii, który po skremowaniu, no, dało się go zidentyfikować. Takie cuda technologiczne się działy. To jak już jesteśmy w Albanii, to po co szukać dalej? Tam jakiś czas temu aresztowano Faruha Fatih'a Ozera, założyciela giełdy kryptowalut TODEX, który zdołał zgromadzić na niej 2 miliardy dolarów od 400 tysięcy użytkowników, po czym wziął sobie te 2 miliardy i uciekł z Turcji do Albanii. I usłyszał właśnie wyrok 11 196 lat więzienia. Ale czujecie jak po odsiedzeniu tych 11 tysięcy, te 196 ostatnich będzie mu się dłużyło? To będzie mordęga. Jeżeli czujecie takie specyficzne spędzenie na sumieniu, które sugeruje, że dobrze byłoby zrobić coś dobrego, to posłuchajcie. Poczekaj, poczekaj, nie przesuwaj, wysłuchaj mnie do końca. Potrzebuję twojego wsparcia. Razem z innymi rodzicami naszej drużyny, Batkartuzy, naszych dziewczyn, naszych córek, otworzyliśmy kanał na YouTube. Potrzebujemy fizycznie tysiąc, ponad tysiąc subów, żeby robić relacje na żywo. Nie chodzi nam o to, żebyś oglądał te relacje, żebyś oglądał te mecze, przychodził na nie. Jeżeli chcesz, oczywiście, zapraszamy. Chodzi o to, żebym ja za granicą, za granicą, będąc, mógł oglądać mecz swojej córki w dobrej jakości. Próbowaliśmy to robić na innych platformach. Albo dźwięk nie ten, albo piksele biegają. Cuda. Jeżeli nazbieramy 1000 subów, to wam podrzucę link, to wam podrzucę zdjęcie profilowe. Jeżeli to albo to wyrzuci, napisz do mnie wiadomości prywatnej, bezpośrednio wyrzucę ci link. Zajmie ci to maksymalnie 20 sekund. Ja będę szczęśliwym człowiekiem. Słuchajcie, jeżeli uda nam się to zbierać te ponad tysiąc subów do piątku, powiedzmy do godziny 22. To w sobotę rano ja z radości gołem do a przysięgam. Link do tego kanału znajdziecie w opisie do filmu, to oczywiście nic Was nie kosztuje. Natomiast jeżeli chcecie pomóc komuś i macie luźną dychę, to możecie pomóc Idze, która kilka miesięcy temu straciła przytomność i obudziła się bez czucia w nogach. Teraz, aby stanąć na nogi, musi przejść rehabilitację, a na nią niestety brakuje pieniędzy. Przeczytajcie to, co sobie napisała na zrzutce, ona wyjaśni Wam to wszystko najlepiej. Link do zrzutki znajdziecie oczywiście w opisie do filmu. Jeśli byliście jakieś dwa tygodnie temu we Wrocławiu, mogliście trafić na Marsz dla Jezusa. To inicjatywa, której celem jest duchowe przebudzenie oraz podjęcie duchowej walki o lepsze miasto, Europę i świat. Organizatorzy dodają także cytuję, że marsz wywarł duchowy wpływ na miasta, kraje i narody. Był początkiem przebudzenia miast, zmobilizował chrześcijan do działań mających na celu doprowadzenie całych społeczeństw do Chrystusa. Ale marsz wrocławski. No, zasłynął z czegoś innego. A mianowicie z tego, że zaproszenie do dziennikarzy wysyłał jeden z organizatorów, Andrzej B., który do mapki i informacji prasowej z zaproszeniem na Marsz dla Jezusa dołączył dziecięcą pornografię. Jak się okazało, mężczyzna jest skazanym pedofilem, który nie do końca ogarnia, jak działają załączniki w mailach. Dziennikarze, którzy dostali te maile i siłą rzeczy te załączniki, powiadomili policję, która aresztowała tego człowieka. Organizatorzy Marszu dla Jezusa, teraz się od niego odcinają, mówią, że to no owszem może podpisywał się jako współorganizator, ale to był tylko jakiś wolontariusz i w ogóle to my go chyba nie znamy. Ale pozwólcie, że o tym to już może zdecyduje prokurator, który na początku będzie musiał się otrząsnąć z szoku, że w kościelnych strukturach znalazł się jakiś pedofil. Trzeba wziąć do tego kogoś twardego, z twardą psychiką. Fernando Szantosz nie jest już selekcjonerem polskiej reprezentacji. A najzabawniejszy i tak nie jest to, że według dziennikarzy miał zarabiać przez ten czas 700 tysięcy złotych miesięcznie, tylko to, jakie nagłówki konstruują dziennikarze i komentatorzy. Szantosz oszukał Polaków, szantosz okłamał wszystkich Polaków. Nie. Weźcie wy wyjście ze swojej bańki, w której uważacie, że w Polsce każdy żyje piłką nożną. Idźcie do żabki, zapytajcie 10 osób, kto czuje się oburzony. Kilka osób powie, w sumie to dobrze, kilka zapyta, czy Szantosz to płyn do płukania, a reszta powie, że ma to w dupie. Czyli nie, drodzy komentatorzy sportowi, to nie jest tak, że Szantosz oszukał wszystkich Polaków, jesteśmy wszyscy zdradzeni. Nie, co najwyżej zrobił z Cezarego i idiotę, a też umówmy się, to nie jest trudne wyzwanie. Sprzedam wam sekret, tylko nie mówcie nikomu, Polacy jarają się też siatkówką. Bo polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Do tego pokonując Słowenię, która była ich zmorą na tych turniejach od dawna. 25 punktów zdobył Wilfredo Leon, w sobotę zagrają w finale z Włochami. I jasne, w siatkówce też były afery i pewnie będą, ale tam nie ma zbiorowego rozwolnienia że. Chrystepani oszukali nas! Co z wami jest, ludzie? Przestańcie. Albo na przykład do tego Krzysztof Ratajski wygrał turniej German Darts Open, ogrywając bezlitośnie wszystkich po drodze, a to już drugie zwycięstwo tego dżentelmena w tym roku na dużym turnieju. I zobaczcie jeszcze to. Dośrodkowanie. Wow! Wow! Siadło Kamilowi Grigielowi kapitalne dośrodkowanie przemysława śmiercza. No i to była petarda, to była armata odpalona. Więc może problemem takiego Krychowiaka albo innych reprezentantów jest to, że w tym wieku już nie paduje nad wszystkimi kończynami. Zostańcie ze mną, patrzcie. Tutaj ewidentnie jego ręka stanęła mu na przeszkodzie. A tutaj jedna z nóg okazała się być nie tylko zbędna, ale też przeszkadzająca. Często piszecie do mnie w listach. Karolu, niebawem organizuję urodziny dla mojej córki, 8 lat ma, a przynajmniej tak twierdzi. Ja tam jej nie ufam. Szukam atrakcji, ale ostrożnie, bo rok temu, jak zamówiłem klauna, to moja żona uciekła z nim na miesiąc do Pucka. Więc szukam rozrywki, która będzie pasowała dziecku, ale też żona usiedzi na miejscu. Mam. Polecam ten oto zespół. To wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za to, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla Was, którzy macie masę fajnych rzeczy i przysyłacie je. przysyłajcie dalej. Ja wszystko czytam, nie na wszystko jestem w stanie odpisać, bo jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Eee, I co jeszcze? Aha, jak coś macie, to piszcie do mnie na Karol Mozolowski, albo na e, Facebooku na fanpage'u, albo na Instagramie, albo najlepiej mailem w newsy bez wirusa małpa, gmail Kolejny odcinek. Właśnie za tydzień chyba nie będzie odcinka. Ale to jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Bądźmy czujni. Unanego weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia. Cześć.